Ewa Pana, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Przybył król, wiwat Krosno. Wielce oryginalne to jest miasto, ponieważ zwykle witają solą i chlebem albo innymi darami, a Krosno powitało mnie węgrzynem, a później chlebem. Powstaje film o akcji Pensjonat. Akcja Pensjonat to jest taka akcja, którą powinniśmy wszyscy znać, którą powinniśmy się szczycić, bo uwolniono 66 AK-owców. Wystawa torebek w Rzeszowskim Muzeum. Natchnieni Bieszczadem w Cisnej. Zawsze te Bieszczady będą się właśnie z tą Krainą Łagodności kojarzyć i zawsze w te Bieszczady będą miłośnicy tego typu muzycznych przybywać. Na początek przenosimy się do XVII-wiecznego Krosna. Mieszkańcy miasta oczekiwali na przyjazd króla Jana Kazimierza. Takiej historycznej rekonstrukcji w mieście jeszcze nie było. Byli rycerze, były tańce i wspólne zabawy oraz mnóstwo innych atrakcji, które przypominały lata największej świetności Krosna. Publiczność odwiedzała obóz wojsk króla oraz krośnieński rynek, do którego zjechała rzesza handlarzy, rzemieślników, komediantów, kuglarzy i artystów. Właśnie, ponieważ my dzisiaj tutaj aranżujemy sobie wiek XVII, prawda, król Jan Kazimierz, no to jest władca XVII-wieczny. Więc wtedy, no to były czasy niestety, kiedy zaczęły płonąć stosy i takie kobiety jak ja, które właśnie parały się ziołolecznictwem, które starały się ludziom pomóc no, swoją wiedzą, czasem niestety dla nich kończyło się to tragicznie. W tym przypadku nikt zielarki o konszachty z diabłem nie posądzał. Wręcz przeciwnie, wszyscy chętnie zaglądali na stragany. W rekonstrukcji historycznej wziął udział także zespół śpiewaczy Kamratki. Panie podczas warsztatów samodzielnie uczyły się szyć stroje z epoki, w których później wystąpiły. Ja to się w przelocie, sobie. Długa spódnica zawsze była, pod spodem halka, na górę był albo jakiś kaftan, albo tak jak w moim przypadku gorset i biała bluzka, zawsze wykończona jakimiś ozdobnymi haftami. Nadszedł w końcu czas na powitanie króla Jana Kazimierza. Krosno bardzo się mu spodobało. Wielce oryginalne to jest miasto, ponieważ zwykle witają solą i chlebem albo innymi darami, a Krosno powitało mnie węgrzynem, a później chlebem. Co też muszę jakoś sprawdzić w najbliższym czasie, czy to będzie mieć jakieś konsekwencje, a generalnie cieszy mnie bardzo, że jest takie energetyczne, roześmiane, zdrowe. A to znaczy, że jest szczęśliwe, a jak jest szczęśliwe, to znaczy, że włodarze są dobrzy, bo dobrze się tutaj dzieje. Na temat jego wizyty wiemy, że przybył tutaj na zaproszenie Roberta Wojciecha Portiusa i tutaj też przez 9 dni wydawał edykty, wydawał obwieszczenia i zarządzał państwem. Jadąc do Krosna z Lubowli, Krosno było jednym z pierwszych wyzwolonych miast podczas walk potopu szwedzkiego. Chcemy właśnie tą rekonstrukcją przypomnieć te takie bardzo piękne, historyczne dzieje naszego miasta. Ta rekonstrukcja historyczna, czyli wjazd króla Jana Kazimierza do Krosna, jest też związany z przypomnieniem krośnieńskiej legendy Anny i Stanisława Oświęcimiów, która to legenda jest bardzo żywa wśród mieszkańców, dzięki której to legendzie jakby rozwijało się też Krosno. W kolejnych latach mieszkańcy Krosna mogą liczyć na podobne historyczne rekonstrukcje przypominające ważne momenty z życia miasta. Telewizja Obiektyw realizuje kolejny film z cyklu Historyczny pejzaż Podkarpacia. Najnowsza produkcja zatytułowana jest Akcja Pensjonat i opowiada o uwolnieniu żołnierzy Armii Krajowej z Jasielskiego więzienia.
Fabuła dokumentu oparta jest na wydarzeniach, które rozegrały się w Jaśle z 5 na 6 sierpnia 1943 roku, kiedy 6 żołnierzy Kedywu Armii Krajowej w spektakularny sposób uwolniło 66 osadzonych w jasielskim więzieniu żołnierzy polskiego podziemia. Jesteśmy w dworku w Krościenku, gdzie te plany przypominają nam m.in. willę państwa Madejewskich z Jasła. Za pensjonat to jest taka akcja, którą powinniśmy wszyscy znać, którą powinniśmy się szczycić, bo uwolniono 66 AK-owców bez większych represji względem ludności cywilnej. No ale to jest jeden z takich historycznych, zapomnianych akcji na terenie Podkarpacia i myślę, że młodzi ludzie, jak i starsi również powinni sobie co niektórzy przypomnieć, a co niektórzy powinni dowiedzieć się, że coś takiego odbyło się. Zdjęcia do filmu realizowane były m.in. w dworku w Krościenku Wyżnym, w Lesie Warzyckim, w dworku Sroczyńskich i Parku Miejskim, także w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz 150-letnim budynku policji, też w Sanoku, gdzie podczas II wojny światowej mieściła się siedziba Gestapo. W produkcji przedstawieni zostaną bohaterowie tamtych wydarzeń, m.in. dowódca Zenon Sobota, pseudonim Korczak. Do tej roli zaangażowany został aktor teatralny i filmowy Artur Dziurman. Ja gram Korczaka, pseudonim Korczak, Sobotkę, dowódcę tejże akcji Pensjonat i no, taki charyzmatyczny człowiek, no, bardzo dziwny. No, to jest, ja też oczywiście nie wiedziałem prywatnie i dowiedziałem się czytając troszeczkę literatury przed wejściem na plan na ten temat, że to był taka frakcja rzeczywiście bandziorów. No, a gdzieś te role są mi bliskie i ja po prostu się chętnie na to zgodziłem. Ja zawsze filtruję jak gdyby bohatera przez siebie i zawsze staram się dać coś z własnego, że tak powiem, z własnej osobowości aktorskiej, tudzież no, z wymyślonych, charakterystycznych rzeczy, żeby można było go bardziej wyraziście pokazać. Narrację poprowadzi znany z poprzednich dokumentów aktor i lektor Jacek Lecznar. Tym razem zajął się również reżyserią. Jesteśmy po scenie rozmowy Korczaka, czyli dowodzącego akcją, z jednym z żołnierzy. W scenie była mowa o zaangażowaniu do akcji żołnierzy Kedywu Armii Krajowej. No więc Korczak próbuje zmontować grupę operacyjną. Moje zadanie na planie zdjęciowym to jest jakby ogarnięcie tego wszystkiego, co jest związane z planem, więc wybranie miejsc, w których się akcja odbędzie. Jak wiemy, Jasło zniszczone w 96%, więc jakby w Jaśle trudno znaleźć jest miejsca, trudno znaleźć plenery, więc to jest jedno z moich zadań. Drugie, no, ułożenie scen, zapanowanie nad tym, poprowadzenie aktorów. Film powstaje dzięki wsparciu m.in. samorządu miasta Jasła, województwa podkarpackiego oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie. Film finansuje również grant przyznany dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach na zadanie dla telewizji Obiektyw poprzez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. W ramach programu powstanie również książka autorstwa Zofii Macek. Jest to druga część wcześniejszej publikacji pod tytułem Hitlerowski obóz pracy przymusowej w Szebniach. Autorka w swojej książce przedstawi postać osadzonej w obozie zakonnicy, pomagającej współwięźniom, również tym przywiezionym z jasielskiego więzienia. Pomysł w ogóle napisania i złożenia wniosku wyszedł od telewizji Obiektyw, a dzięki temu, że Biblioteka Szebieńska prowadzi cyfrowe archiwum tradycji lokalnej, mieliśmy zgromadzone już dokumenty dotyczące II wojny światowej, tej naszej małej ojczyzny, naszego regionu tu jasielskiego. Postanowiliśmy, że złożymy wniosek. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Siostra była świadkiem i była osobą, która wspierała i pocieszała rodziny więźniów, którzy zostali odbici przez grupę AK. Była to osoba o wybitnej osobowości. Miała coś w sobie, taki charakter przywódczy. Trudno było do niej dostąpić, a z drugiej strony była bardzo łagodna i bardzo lubiana przez współwięźniów i liczyli się z nią Niemcy. To bardzo ważne wydarzenie według mnie w historii miasta Jasła, jedno z ważniejszych.
Myślę, że takie rzeczy należy pokazywać, stąd też zdecydowaliśmy się jako miasto wspierać to przedsięwzięcie. Wierzę, że w zakładanym terminie na wczesną jesień uda się ten film zrealizować i będziemy go mogli oglądać. Premiera filmu Akcja Pensjonat planowana jest na wrzesień. Z okazji zakończonych właśnie Światowych Dni Młodzieży Mennica Podkarpacka przygotowała wyjątkową serię medali pamiątkowych. Medale przygotowane zostały z najwyższej jakości miedzi, srebrze i złocie w nakładach odpowiednio 10 tysięcy, 1000 i 100 sztuk. Fragmenty monety projektował Andrzej Budzicki, mincerz w Królewskim Wolnym Mieście Sanoku. My się bardzo cieszymy jako firma Mincerz w Królewskim Wolnym Mieście Sanoku, że mieliśmy też wkład w ten numizmat, przede wszystkim w projektowaniu. Jest to naprawdę, jeszcze raz powtórzę, wielki zaszczyt i honor, że możemy w ten sposób dołączyć się do Światowych Dni Młodzieży. Taki mały wkład z Podkarpacia. Takie medale będą z pewnością znakomitą pamiątką Światowych Dni Młodzieży. Balowe, wizytowe, sakiewki, portmonetki. Do końca października w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie można oglądać niezwykłą wystawę torebek z XIX i XX wieku. 72 eksponaty kosztowały ponad 57 tysięcy złotych. Muzeum kupiło je z prywatnej kolekcji Hanny Szudzińskiej dzięki dotacji od marszałka województwa i ministra kultury. Są to torebki z tkanin w oprawach metalowych, to znaczy srebrnych, mosiężnych, z alpaki, czyli tak zwanego nowego srebra. Torebki również w metalowych oprawach, tylko zdobione haftem gobelinowym lub półkrzyżykowym, bardzo modnym w XIX wieku. Torebki dziane paciorkami, czyli z gotowym wzorem wrabianym, takim najbardziej pracochłonnym, który był szczególnie popularny w pierwszej połowie XIX wieku, oraz haftowane paciorkami, które były właściwie modne aż do sztuki Art Deco. I największy zespół z tego zakupionego zbioru to jest 27 metalowych torebek i są to w przeważającej części torebki wykonane z plotem kolczugowym. Początkowo panie korzystały tylko z małych woreczków, używanych tylko w domach. Kobiety wkładały do nich przedmioty służące na przykład do haftowania. Z czasem rola torebki w ręku kobiety zaczęła być coraz większa i zaczęła skrywać inne skarby. Od Hollywoodu prezentują trzy torebki, tak zwane carry-all, to są niezbędniki kobiece, bardzo maleńkich rozmiarów, nawet jedna jest wielkości puderniczki, a druga jeszcze mniejsza. Kryją sobie niezbędne dla kobiety, a związane właśnie jakby z tą dobą emancypacji i wyzwolenia, miejsca na pomadkę, puder, jakiś drobny pieniążek, no i ten jeden niezbędnik posiada też papierośnicę. Także ten zbiór torebek jest zarówno historią torebki, ale także pokazuje jakby przemiany obyczajowe, które zachodziły na przestrzeni tych 150 lat w pozycji kobiety. W niektórych zachowały się również niezbędny element właściwie do tej pory każdej torebce, czyli lusterko. I są to lusterka albo zintegrowane z torebką, czyli ruchome i przyczepione na tasiemce, albo tutaj mamy właśnie zachowaną w torebce gobelinkowej wiedeńską i wyciągniętą właśnie puderniczkę. Wystawa będzie czynna do końca października. W Cisnej odbył się festiwal Natchnieni Bieszczadem. To kontynuacja imprezy pod hasłem Bieszczadzkie Anioły. Przez dwa dni odbywały się pokazy i kiermasze rękodzieła, spotkania z ludźmi kultury i sztuki oraz koncerty. Zawsze wierne grono miłośników i poezji śpiewanej, i piosenki turystycznej, i tego wszystkiego, co tu się dzisiaj wokół nas dzieje, zawsze te Bieszczady będą się właśnie z tą Krainą Łagodności kojarzyć i zawsze w te Bieszczady będą miłośnicy tego typu muzycznych przybywać. Po tych takich mocnych latach, kiedy mieliśmy Bieszczadzkie Anioły, był wielki boom na to wszystko, potem troszeczkę nastąpiły lata uśpienia, powoli wracamy z różnymi inicjatywami, aby wypełnić lukę w organizacji imprez, szczególnie tutaj w Wysokich Bieszczadach. I ten nasz festiwal, mam nadzieję, że tą lukę dość mocno wypełnia. Są też inne festiwale. Cisna w ogóle żyje przez 5 tygodni non-stop imprezami. Jedne się kończą, zaczynają się następne. Nie mogło zabraknąć występów bieszczadzkich bardów. Piotr Rogala przyznaje, że bieszczadzka piosenka turystyczna cały czas się zmienia.
Zmienia się, jest całkiem inna niż to było kiedyś. Kiedyś gitarka wystarczyła, prawda? I trochę tekstu opowiadającego o chodzeniu po górach, ewentualnie ogólnie o podróżowaniu turystycznym. Dzisiaj ta piosenka turystyczna bardzo często jest piosenką, do której teksty pisane są przez poetów. Ja na przykład w ten sposób bardzo często robię, że piszę muzykę do tekstów poetów, którzy robią to profesjonalnie. Noc ze stukiem, a potem tysiące jeszcze klepsy wystukanych mil. Chwila za milą, za czasem wieczna pogoń, a za pociągiem świt. Poezja to jest to, co kochamy wszyscy. Inspirują nas, wiadomo, różni wykonawcy tutaj znani i lubiani, prawda? Stare Dobre Małżeństwo, Adam Ziemianin. Wszyscy z tego grona naprawdę kochamy ten nurt. No i dlatego to robimy właśnie. Tutaj gwiazdy spadają jak liście, oświetlając wędrowcom drogę. Tutaj cisza śpiewa wraz z wiatrem. Możesz spierać się z Panem Bogiem. I na koniec zaproszenie na wieczór z operą i operetką, który odbędzie się 7 sierpnia na Krośnieńskim Rynku. Wystąpią artyści, znakomici artyści scen polskich, jak i również młodzi adepci sztuki wokalnej z Towarzyszeniem Muzyków z Filharmonii Podkarpackiej z Rzeszowa. Koncert odbędzie się 7 sierpnia o godzinie 19, jak już powiedziałam, na Krośnieńskim Rynku. Serdecznie Państwa zapraszam w imieniu swoim, w imieniu Krośnieńskiego Towarzystwa Muzycznego, jak i Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, które jest współorganizatorem tej imprezy. W razie deszczu koncert zostanie przeniesiony do sali Ojca Pio przy klasztorze Ojców Kapucynów w Krośnie. Serdecznie Państwa zapraszam. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.